W Urzędzie Gminy Nowinka podpisana została umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Umowa dotyczy realizacji programu pod nazwą Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy. 5 gmin leżących wzdłuż rzeki Rospudy otrzyma 100 milionów złotych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Gratulacje, wszystkiego dobrego. Rozmowy o pieniądzach związanych z ochroną Rospudy toczyły się od czasu, kiedy zmieniono plany dotyczące budowy obwodnicy Augustowa. Zmieniono jej przebieg, wydłużyły się terminy realizacji. Jest to umowa dla 5 gmin, które można powiedzieć w formie rekompensaty za ochronę Rospudy i konieczność przesunięcia planowanej wcześniej trasy obwodnicy Augustowa mają możliwość swoim mieszkańcom poprawić jakość życia przez system kanalizacji, przez poprawę oczyszczalni ścieków, które już tutaj funkcjonują, przez ponad 990 oczyszczalni przydomowych, które będą zainstalowane u mieszkańców, więc mamy nadzieję, że ten projekt rzeczywiście i mieszkańcom, i samorządowcom się podoba. Program Zrównoważony Rozwój Regionu Rzeki Rospudy jest pierwszym tego typu programem realizowanym w kraju. Pieniądze na jego realizację to najwyższa kwota w historii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Cały budżet Wojewódzkiego Funduszu na rok to jest 30 milionów złotych. Natomiast otrzymaliśmy do dyspozycji w tej chwili 100 milionów złotych na realizację tego zadania. Nasze gminy no, mają ubogie budżety, one tak naprawdę wystarczają na zadania własne, a ja jako samorządowiec burmistrza Augustowa wiem dokładnie, bo znam, współpracowałem z tymi gminami i wiem, że nigdy nie zrealizowałby takiego projektu bez pomocy rządu, bez pomocy tutaj Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i oczywiście tej dobrej współpracy między Narodowym Funduszem a Wojewódzkim Funduszem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku będzie zawierał umowy z gminami i przekazywał środki na realizację przedsięwzięć. Pieniądze otrzyma gmina Augustów, Bakałarzewo, Filipów, Nowinka i Raczki. Wiadomo już, że kwoty dofinansowania będą zróżnicowane. Część z gmin, które będą realizowały ten program, mają już swoje potrzeby zabezpieczone. Natomiast część gmin dopiero wchodzi w realizację kanalizacji i realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym gmina Nowinka jest jakby największym tutaj beneficjentem, skonsumuje prawie 50 milionów złotych. Poszedłem na całość, złożyłem wniosek, że tak powiem, największy na wszystkie wsie, nie chciałem tu nikogo wyróżniać, a zresztą specjaliści z Narodowego Funduszu, którzy byli zatrudnieni, ocenili to pozytywnie i doszli do wniosku, że każda wieś powinna być skanalizowana, powinna mieć oczyszczalnię zagrodową, ponieważ z każdej wsi ścieki potencjalnie mogą zagrażać czystości wód jeziorowych, rzecznych, a co za tym idzie całej Rospudzie. Realizacja programu potrwa do 2013 roku. Jak podkreślają samorządowcy, zmienia się świadomość rolników w kwestii ochrony środowiska. Świadomość ekologiczna mieszkańców naszego powiatu jest wyjątkowa, a oceniam to na podstawie ilości złożonych wniosków na budowę oczyszczalni przydomowych. I bez problemu te środki bardzo szybko wykorzystamy. Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego jest najstarszym w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego początki sięgają wieku XIX. Obecnie mieści się w nowoczesnym budynku. Po modernizacji, która się zakończyła w roku 2003, od 2004 roku jest to nasza chluba, ale też śmiało mogę powiedzieć, że i duma całego województwa podlaskiego, bo nikt nigdzie na tak dużej przestrzeni ekspozycyjnej, bo to jest ponad 1500 metrów, nie pokazuje przyrody w tak niezwykły sposób, poprzez problem, poprzez ciekawostkę, poprzez zagadnienie, a nie tak szablonowo, jak to się dzieje w większości innych muzeów przyrodniczych w Polsce.
Rokrocznie muzeum odwiedza ponad 90 tysięcy osób z kraju i zagranicy. Bywa, że zbiory muzealne ogląda ponad 1000 osób dziennie. Zaczynamy zwiedzanie od parteru. Nasza przewodniczka znika w mroku, ale to celowy zabieg. Turyści, którzy wchodząc na ekspozycję stałą, reagują najczęściej wielkim zaskoczeniem, ponieważ znajdują się w kompletnych ciemnościach, idą krętym korytarzem i naraz widzą zwierzęta. Zaczynamy przedstawianie przyrody Puszczy Białowieskiej, Białowieskiego Parku Narodowego od tego gatunku, który jest sztandarowym dla nas. Jest nawet w logo Białowieskiego Parku Narodowego, czyli oczywiście żubr. Ten gatunek, który został ocalony dla przyrody. Ten sztandarowy gatunek, ten największy ssak Europy, wyłania się turystom z środka nocy, żeby później już w pełnym świetle mogli sobie zobaczyć, podziwiać to, jak on w rzeczywistości wygląda. Prezentowany jest w takiej zainscenizowanej dioramie stado, tak zwane letnie żubrów. Po przedstawieniu tego gatunku sztandarowego, czyli żubra, musimy zrozumieć, jak to się stało, że w środku Europy, gdzie te wojny co chwilę przechodziły, patrząc na historię, żubr się zachował. I przechodzimy teraz w głąb historii, nawet nam się podłoga obniża, żeby sobie uświadomić, że żubr w Puszczy Białowieskiej przetrwał tak naprawdę dlatego, że na niego polowano. I to właśnie przedstawia kolejna diorama na ekspozycji stałej. Scena z polowania, nazywam to polowaniem model średniowieczny, gdzie trzeba było cokolwiek wiedzieć o przyrodzie, o zachowaniu zwierząt, żeby się zmierzyć oko w oko, bo tutaj ten, który poluje, ma takie same szanse jak ten, na którego poluje, czyli król, władca i stado żubrów. Tajemnicze światło i naturalne odgłosy puszczy pozwalają turystom poczuć bliskość przyrody. Po krótkim wprowadzeniu ogólnym, tym historycznym, zapraszamy turystów do zapoznania się ze zbiorowiskami w Puszczy Białowieskiej, bo parter jest, że tak powiem, florystyczny, czyli chodzimy, oglądamy te różne krajobrazy w Puszczy Białowieskiej i tutaj przed Państwem taki, który nie jest może do końca typowy, bo tak szacuje się, że do około 2% puszczy wygląda jak tajga syberyjska. Czyli mówimy o lesie, który jest świerczyną borealną na torfie. W tej chwili jesteśmy w lesie, gdzie głównym składnikiem drzewostanu, fachowo mówiąc, jest olsza. I stąd nazwa takiego lasu Ols. Jest to las bardzo ciekawy. Woda tutaj w ogóle nie wsiąka w ziemię. Utrzymuje się na powierzchni, chyba że latem po prostu wyschnie. Jak jest wiosną, to nie tylko my ludzie nie lubimy tutaj chodzić. Wilki też. Stąd ptaki, które tu umieściliśmy, czyli żurawie, spokojnie wyprowadzą swoje młode, bo żaden wilk ich nie zje. Z lasu, w którym woda stała, przechodzimy teraz do lasu, w którym woda płynie, czyli do łęgów. Bardzo żyzne gleba, zupełnie inny skład gatunkowy drzew, dużo wysokich krzewów, no i oczywiście inne zwierzęta, które są z takim zbiorowiskiem związane. W dioramie przedstawiającej las łęgowy mamy możliwość obejrzeć z bliska bociana czarnego oraz łosia, zaś w dioramie z grądem jelenia i dziki. Podczas gdy my podziwiamy wyeksponowane ptaki i zwierzęta, nasza przewodniczka, pani Ewa, zajęła się grupą zwiedzających turystów. Mrowisko, czyli dom mrówek, tak jak w naszym domu, są pokoje i korytarze. To nie jest tu wysoko, to jest nisko. Na grądach to jest nawet, w grądach, czyli w tych lasach żyznych, liściastych, to jest 2-3 metry pod powierzchnią. To, co my tutaj widzimy, to są drzwi do mrowiska, taka warstwa izolacyjna, która jest odpowiedzialna za to, że jeżeli tu na górze mamy minus 20 stopni, my na wschodzie jesteśmy w tym ćwiczeni, to na dole zawsze będzie zero. Dzięki temu te mrówki mogą przeżyć. Na kolejną wizytę w Białowieskim Muzeum Przyrodniczo-Leśnym zapraszamy w następnym odcinku. Dzisiejszy kończymy ciekawostką dotyczącą borsuka. Państwo w muzeum macie okazję zobaczyć, jak głęboko potrafi wykopać korytarz borsuk, bo to jest właśnie jego jama. Poza borsukami z nor korzystają też lisy, ale bardzo łatwo jest poznać, czyja to nora, po stanie czystości, bo lis to niechlujne stworzenie i tam jakieś resztki odpadków się będą walać. Borsuk jest czyścioszkiem.